Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zatroskane serce Pana patrzy na całą ludzkość, jak są, jak bez pasterza, nie mają, jak owce bez pasterza. Potrzeba, aby posłać do nich. Pan daje wiele. Jego podwójna hojność. Ten plon to też Jego. Obfity. Wiesz, co będzie z plonem. Jeżeli na czas żniwa nie zbiorą, wysypie się wszystko. Nie będzie chleba. Nie będzie chwały. Więc proście. Czy ktoś prosi się o robotę? A jeszcze widząc, że ona taka potężna i ponad siły, raczej nie. Raczej zbyt wielka robota zniechęca i ponad siły. Pan zwraca się, jak gdyby do tych, których wybrał. I tam jest druga hojność. Nie w tym, że tylko wybrał, chociaż to też, ale że obdarzył ich mocą swoją. Dał im siłę do pójścia na żniwa, pójścia do tego dzieła. Imiona ich są zapisane. Zapisane imiona. Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Imiona zapisane. Gdzie? U Boga. Bóg nikogo nie traci. A Judasz? Judasz chciał zarobić na tym mocno. Myślał o sobie. Jak na tym zyskać? No i tu się pogubił mocno. Jego serce nie dojrzało do żniw. Nie dojrzało do serca Jezusowego, do serca Pana. Zapisane imię Jego, dlatego że cząstkę przyniósł? Nie. Jest jak ten, który zakopał talent. Sługa zły i gnuśny, jak o nim mówimy przy okazji talentów. Sądzący tego, który prosi, żeby żniwa dokonać. Tu potrzeba serca przyjaciela. Przyjaciel dokładnie zna serce swojego przyjaciela, o co mu chodzi. Oni są przyjaciółmi. Jesteście moimi przyjaciółmi. Idziemy żniwować. Ja wam dam siłę. Ja wam dam siłę rozgrzeszania. Duchy złe będą ustępować. Ja wam dam siłę iść, przynosić ten plon, owoc. Uzdrawiajcie. Darmo dał. I darmo dawajcie. Daję, abyście dawali. Pomnożenie darów.
hojność Pana podwójna. Kocham mojego Pana. On tyle daje. On tyle daje. Jest praca w Kościele? Jest. Kto mówi, że nie ma pracy w Kościele, po prostu nie chce jej robić. Boi się pracować. Albo nie doświadcza hojności. A to już następna sprawa. Czemu nie doświadcza hojności? Może dlatego, że trzeba zaufać i iść. A Pan nie poskąpi. Wszystko będziesz miał, co potrzebujesz. Wszystko. Brakowało wam czegoś, jak was posłałem? Niczego, Panie. Niczego.